Na tych terenach, czyli w zachodniej części województwa mazowieckiego, od prawie 4 lat rządzi mafia. Mafia Solec. Jej założycielem jest młody rolnik Kacper, lat 19. Tamtą stronę do tamtego drzewa widać całe 10 hektarów, które posiadamy. Ojcem chrzestnym mafii jest ojciec Kacpra, a członkami byli na początku jego kuzyni. Wraz z tatą kupiliśmy właśnie na swoje małe gospodarstwo kombaj Mass Ferguson 86 i chcieliśmy zobaczyć sobie po kupnie właśnie jakieś może oceny, jego opinie na internecie, no i tak wpisywaliśmy właśnie w internet, na YouTubie może był jeden filmik, ale nagrany telefonem i tak jakoś tata mówi, a może byśmy my coś nagrali, coś wrzucili? Tak powstało pierwsze wideo pod szyldem Mafii Solec. Mieszczuchom stajnie takie jak Massey Ferguson, New Holland czy John Deere nic nie mówią. Mieszczuch kojarzy co najwyżej starego poczciwego Ursusa. Kuzyni Kacpra szybko stracili zapał do pracy przy nagrywaniu wideo, ale na horyzoncie pojawił się on, Dominik. Lat prawie 17, również młody rolnik. Tam możemy zauważyć jęczmień, tutaj przed domem rośnie pszenżyto. Są ogólnie wszystkie moje pola z 16 hektarów, które wszystkie mamy. Z Kacprem właśnie poznałem się w sumie, jak przyjeżdżałem do mojej cioci, mam ciocię w Solcu, która mieszka niedaleko. Kacper mnie wciągnął w nagrywanie i to właśnie dzięki niemu teraz już mam ten swój kanał, zaczęliśmy nagrywać. Dominik okazał się nie tylko dobrym kumplem, ale i zapleczem technicznym projektu Kacpra. Mamy kamerę GoPro, Hero to jest trójka, biała edycja i mamy kamerę Sony HDR190. Mamy takich zaufanych rolników, dają nam znać kilka dni wcześniej, jeśli wiadomo jakaś pewna praca jest, a jeśli nie, no to dzwonią parę minut wcześniej, czy tam godzinę, że o tej godzinie na tym i na tym polu będzie jakaś praca. Była raz taka sytuacja, przy rozrzucaniu obornika chłopaki położyli kamerę, a ja już tak powiem, tak ostro strąciłem, nie? Mówię, kurczę, kamera się popsuła, ale wszystko okej, ale potem jednak na filmie to było fajne ujęcie. Dzięki co chłopaki robią, można się zapoznać i zobaczyć, jak te maszyny pracują w polu. Niejednokrotnie dealerzy bądź jacyś tam, nie wiem, sprzedawcy chcą troszkę nabić butelkę, oszukać, byle tylko sprzedać, zarobić pieniążki, a tutaj można zobaczyć faktycznie, jak ta maszyna pracuje. Wyciągnięcie, jak na przykład case nagrywamy u właśnie gospodarza, no to cena jest duża, tak? No to już jest ponad 200 tysięcy, wydatek, 300, niekiedy, no zależy też, jak jest komfort i tak dalej. No maszyny tak samo, wszystkie prasy, pługi, no to jest drogie, no sam pług na przykład 70 tysięcy kosztuje. Największy właśnie chyba sprzęt, jaki nagrywaliśmy ostatnio, to był taki John Deere, on tam miał 360 koni i taka właśnie bezorkowo właśnie się pokazywał, to w Polsce tylko chyba są 3 takie maszyny, no to już są naprawdę wydatki w granicach 500 tysięcy, więcej nawet. Dilerzy wiedzą, że Mafia Solec i Miki 1998575 skutecznie reklamują ich sprzęt. Jeśli chodzi o subskrypcję i o oglądalność, no to tak, jesteśmy pierwsi w Polsce. 34 tysiące, tak w przybliżeniu. Każdy szanujący się rolnik zna Mafię Solec. Coraz więcej po prostu powstaje, na przykład Mafia Kłodna czy tam inne. Po prostu podszywają się nawet pod chłopaków, po prostu chcą też być tak sławni jak oni.